Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Barnhouse Lane. No i kontynuujemy przygodę naszej Angie, jesteśmy na tym statku. I teraz pytanie, co my tu musimy zrobić, bo maski już nie mamy, więc rozumiem, że wchodzimy dalej w głąb tego statku. I myślę, że musimy tego skurwiera zabić. Tamtejsze powietrze nadal jest zatrute. Lepiej założyć z powrotem maskę. No właśnie, czyli mamy machę. Mamy machę, wchodzimy. Wow. Tu widzę, że te trupy faktycznie, no one są już pognite. Pierdolony dupek. Easy peasy. Nie wiem, że to będzie koniec gry. Mam siekierę? Mam. Mam też to. Nie przyda się bez amunicji. Masz amunicję. Użyć blisku przeładować? Tak. Pytanie, czy ja chcę to zrobić. Próbuję najpierw to. Jednak nie używam Desert Eagle. Easy! Nie! A nie! Jednak nie było easy. Jednak nie było easy. Nie chcę patrzeć nawet. Boję się, że mi zapisze jak ostatnio. Boję się, że mi zapisze jak ostatnio. Nie, nie, nie. Nie damy się. Za późno troszeczkę użyłem. To się da zrobić bez problemu. Esa. Pyk. No, ej! Znów to samo. Why? Jak się ta skóra użyje tego digla? Ale wiecie, to jest tak dobra muzyka. Znów. Kurw. Ja dopiero wstałem. Jestem jeszcze taki, wiecie, niedojebany troszeczkę. Niedojebany jest mało powiedziane. Dobra. 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 Udało się. Wyszło jak wyszło. Do biskurczyny jeszcze. Dobrze, że nie użyłem tego digla. Uciekł. Nie daliśmy się dziadowi. Dobrze, 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 dobrze. No, za czwartym chyba razem, ale wyszło. Cofnąć się już nie cofniemy, niestety. Dobra, i tak. No, mamy tego Certigla nadal. Nadal jest niezaładowany, że tak powiem. Myślę, że go załaduję. Użyć blisku przy odwodzie Cert Eagle. Tak. Bo myślę, że to się może nam kiedyś przydać. To się może nam kiedyś przydać, to, że jest załadowany. To, że jest załadowany i że go możemy użyć. On gdzieś sobie poleciał. Ale nie wiadomo gdzie. Znaczy, myślę, że na górę, ale... Dobra, wchodzimy. Najgorsze jest to, że nie wiem, ile tej gry zostało, wiecie? To jest dla mnie problemem. Bo jak ten odcinek widzi mi 8 minut, będzie lipa. Będzie lipa straszna. Nigdzie go nie widzę. Przeskocz, okej. Czyli my po prostu czekamy. Kończyłam z tym statkiem. Czas wracać do wejścia do muzeum.
Właśnie, czas wracać. U, tu coś jest. A, tu jest schody, okej. Okay. Nie masz. Tutaj też już nic nie było. To w ogóle typ jest podobny do tego typka, co my z nim gadaliśmy. Bo widzicie, gra nam daje możliwość wyjścia samemu. Jakby to po prostu gra powiedziała spoko, wychodzimy, to byłoby inaczej. Że ja jeszcze mam możliwość tutaj poeksplorowania, to się wrócę. Ja się wrócę, zobaczę, czy w ogóle mogę tutaj się wrócić. Czy mogę wejść do tego miejsca, gdzie byłem? Jeżeli słyszycie dźwięki odłączania jakiegoś sprzętu, to nie wiem, ale coś mi do tego pierdziela. Nie wiem czemu. Tutaj nie zeskoczę. Dziwi mnie ten stworek tutaj, no to jest trochę Renekton, no ale... Ale nic się z nim nie da zrobić. Widzicie, co wszędzie ludzie? Tutaj no, są humanoidy przynajmniej, o tak. Oprócz, no, nawet ten stwór jest humanoidem, jakby nie patrzeć. A tutaj taki jeden Renekton się trafia. No i czemu? Z jakiego powodu to jest Renekton? Idziemy stąd. Mamy klamkę. Mamy klamkę. Czy ja mogę się wrócić? Nie mogę się wrócić, ale klamkę mamy. Więc luz. Nie zapisałem gry. Fuck me. Jednak zapisałem grę. Tyk. To jest w ogóle chyba nasz lekarz. Drzwi z obiciem, tak jak mają w szpitalach psychiatrycznych. Tylko, że te pokryte są krwią. Co tu się stało? Chodzimy. No naprawdę, tu chyba jest ścieżka naszego leczenia. Takie mam wrażenie. My name is Rob. My name is Rob. To jedna z tych woskowych figur, które mogę kontrolować. Szkoda, że jest za grubą szybą. It's fucking Rob. Blok 3... Fu, cela... Nie wiadomo... Cel blok, przepraszam, 2B. Ja dzisiaj naprawdę, zanim się ogarnę, troszeczkę minie. Cel blok 3B. Zachowaj ostrożność, nie do takiej krat. Zachowaj dystans. 4B. Tu spalone zwłoki, wręcz takie, wiecie... Spalone... Przemielone zwłoki. Gorsze jest to, że... A nie, dobra. Myślałem, że coś tu jest. Zbadaj. Wygląda on dość wrednego. Dobrze, że to woskowa figura, a nie człowiek. Weź klucze. Ech, te klucze są z wosku. Nie potrzebuję ich. No cóż. Zbadaj. To miejsce ma chyba swój radiowęzeł. Jeden z bezpieczników jest przepalony. Do tej rury przyklejona jest taśma. To jest taśma o jakąś wiadomość. Czytaj. W notatce napisano. Wczoraj połączyliśmy wszystkie aparaty do elektrowstrząsów, jak chciał dr Bright. Mówiłem mu, że system nie wytrzyma te emocje jednocześnie. Wciąż wywala ten cholerny bezpiecznik, ale nie powie, że go nie ostrzegałem. Jeśli stanie się to na twojej zmianie, po prostu poproś go o nowy bezpiecznik. Zawsze ma zapasowy w kieszeni płaszcza. Dr. Wright. Ja powiem, że to on. W ogóle jest wejście na górę. I rozumiem, że tutaj... Nie będziemy mogli powiedzieć Mila, nawet bo nas nie usłyszę. To nie ma sensu. Nie usłyszy mnie, dzieli nas dźwiękoszczelne szkło. Właśnie. Radiowęzeł. Ale to zaraz. Zaraz, bo jeszcze musimy wejść na górę.
Kolejne cele. What? Kirian? Co on tu robi? Nie, on nie może być prawdziwy. Nic tu nie jest prawdziwe. Zbadaj. Jakiś dziwny stary lekarz obserwuje pokój. Wygląda jak nawiedzony. Szukaj kieszenia. Znalazłem w jego kieszeni bezpiecznik. Rozumiem, że bez tego bezpiecznika nie uruchomilibyśmy radiowęzła pewnie. Jest w ogóle jakieś zejście. Na pewno radiowęzeł jest wyłączony. To jest Mila. A jednak. A jednak, przepraszam. Dobra. Próbujmy. Co tu jest? Ta ściana jest pokryta zapiskami szaleńca imieniem Rob. Powtarza się wielokrotnie. To imię Rob powtarza się wielokrotnie. To nie jest imieniem Rob. Badaj. Ten aparat do terapii elektrocząsowej. To było jakieś popularne rozwiązanie. Zgodnie z dodatką, którą znalazłem, jakiś szalony lekarz połączył je ze sobą, żeby zwiększyć moc. To proszenie się o kłopoty. Dobra, i tam dalej już nie przejdziemy. Nic się nie dzieje. Prąd chyba nie dociera do tej maszyny. Tu też nic. Do Kiriana też nie wejdziemy. A, dobra, to jest Mila, okej. Już się bałem, że stwór kolejny się tam tutaj napotoczył. Dobra, on stoi, tu mamy nic nieaktywnego. Lekarz też jest nieaktywny. Okej. Czyli bezpiecznik. Czyli bezpiecznik. 13 amper. To wysoki bezpiecznik. Dobra, to jest w ogóle jakiś telewizor, nie wiem czy widzicie. Tu klucze do celi. Mila. Włącz. Dobra, zrobiło nam się chyba przejście po lewej stronie. Ciekawe. Teraz pytanie, czy my przejdziemy sobie tym typem tak po prostu sami z siebie? Chyba tak. Mimo, że jest taki sztywny dosyć. Sztywny typie jesteś. Idziemy dalej. W ogóle wiecie, że ostatni odcinek zablokowali mi pod pretekstem nieodpowiedniego użycia, znaczy użycia, nieodpowiedniego filmu dla reklamodawców? Dramat. Nie wiem, co to jest. Tak tu ciemno. Ciśnij. Łącznik. Kto tam idzie? Przedstaw się natychmiast, albo cię zabiję. Zbadaj wiszące ciało. Na linie wisi boskawa figura martwego mężczyzny. Jego flaki wyglądają tak prawdziwie. Są prawdziwe. Spójrz na Kiriana. To może być on w przebraniu. Podkrada się do mnie. Jak masz na imię? Przysięgam, strzelę ci prosto w tę obrzydliwą gębę, jeśli nie powiesz mi, kim jesteś. No już, chcę poznać twoje imię. Powiedz mi, jak masz na imię? Czekajcie, jakbyśmy wrócili. Powiedz, mam na imię Angie, mam na imię Rob, powiedz, mam na imię George. Teraz pytanie.
Jak powiem, mam na imię Rob, no to to będzie tak naprawdę to imię z tego, ze ściany, które było napisane, tak? Dobra. My name is Rob. Rob? Rob? Yeah. Tak, I pamiętam cię, Rob. Ty powalony złodziejski księżulku. Ty stary z boku. Ukradłeś mi broń, cholerny draniu. Żydej piach, frajerze. Nie mówcie teraz, że on tak sobie zniknął po prostu. Kurwa, nie, to było słabe. Jak naprawdę podoba mi się ta gra, tak to było słabe w cholerę. To było tak do dupy. Z odrobiną kreatywnego myślenia ta rura mi się przyda. Weź. Jak Ninel. Z plakami na wierzchu. Temu dziwnemu urządzeniu brakuje dźwigni. Umieść rurę w miejscu dźwigni. Pociągnij dźwignię. Włączone. To co mi to dało? To jest dobre pytanie. Przepraszam was. To jest dobre pytanie. No, ja bym chciał jeszcze do ciebie na chwilę. Jakiś przyrząd, ale co on w ogóle robi? Zbadaj. Spodziewałabym się takich rzeczy w zakładzie stolarskim, a nie w szpitalu. Włącz. Wyłącz. Czyli to nie koniec. Kolejna zagadka. Wyciągnij rurę. Uszył tutaj. Zobaczmy, co robi ten, za co przyrząd. Przyrząd. Ta funkcja. Wyciągnij dźwignię. Wiem, że was potrzeba dwóch. Okej. Okay. Przykro mi, kolego. Potrzebuje się na dole. Jakiś przyrząd, ale co on w ogóle robi? No, potrzebujemy na pewno dwóch takich przyrządów. Włącz. Zbadaj. Ostrze piły wygląda na cholernie ostre. Co ja z tym mogę zrobić? To jest dobre pytanie. To nie rozumiem. Trochę nie rozumiem. 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 Teraz rozumiem. Ciągnij rurę. Zbadaj. Ostrze piły wygląda cholernie ostro. Teraz. Włącz. Przednij rurę na pół. Dobra. Umieść rurę w miejscu dźwigni. Pociągnij dźwignię. Pyk. Tytuł. Weź. Nie wyłączał, bo myślę, że musi być jakieś przeciążenie. Umieść rurę. I pociągnij dźwignię. Dobra, jest otwarte. Jest otwarte. Czy to było na górze? Czy to było na górze? Tak. Kopnij. Kier są do ręki.
Ew, here we go again. Teraz pytanie, jaka jest anegdota z tym szpitalem psychiatrycznym? Zobaczcie, w ogóle to jest Lina Wisielca. A Lina Wisielca zapoczątkowała w sumie wszystko. No proszę, proszę. Kogo my tu mamy? W końcu zdawałaś się prosić o pomoc? Jesteś do mnie taka wredna, bez powodu. Nadal jestem na ciebie zła. Nie trać mojego czasu, jesteś tylko kolejnym duchem. Nie chcę z tobą walczyć, Jenny. Możemy się z nią zaprzyjaźnić. Nie chcę z nią walczyć. Nie chcę z tobą walczyć, Jenny. Możemy się z nią przyjaźnić? Jeśli o to chodzi... Słuchaj, Angie. Nie jestem dobrym materiałem na przyjaciółkę. Nigdy nie powiedziałem, że jestem. Jestem teraz wkurzona na cały świat, a ty jesteś jego częścią. Więc tak. Po prostu chcę być sama. Cierpisz na syndrom odstawienia. Rozczarowałaś mnie. Nie jesteś już tą samą osobą. Cierpisz na syndrom odstawienia. Dlatego jesteś taka wredna. Tak? Twoje ciągłe palenie przypomina mi, jak sama to robiłam. Więc dzięki za głód nikotynowy. Wielkie dzięki. Nie ma to jak bierne palenie, gdy starasz się o tym w ogóle nie myśleć. Ale to nie ma teraz znaczenia. Jenny? Jenny zniknęła. Mam na imię Jenny. Jestem starym człowiekiem. Stary człowiek i morze. Gra zapisana. Hej ho, skoczmy sobie. Kolejne liny. No i te słupki nie wyglądają na stabilne, nie uważacie? Takie dosyć krzywe. Spróbowałbym. Jestem ciekaw. Nope, nie da się. Ja się boję, że gra mi nie pozwoli. Ja się boję, że gra mi nie pozwoli, kurde, się cofnąć. Nie wiem, ja jej nie ufam. W ostatniej chwili zdążyłem się wyciszyć. Jakie mnie kichanie wzięło. Matko, chyba mi twarz rozerwało. Aż na pewno gardło. O Jezu. Dobra, czyli uciekamy. Nie mówcie, że mam tutaj mieć... O Jezus Maria. Tak. Nie spodziewałem się tego. Lecimy na Szczecin. Dawaj, 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 dawaj. Babka idzie. No nie, nie zdążymy. W ostatniej chwili. Znów? Oszustwo. Nie dam się. Zadano nowy przedmiot. Thanks for nothing. Głupia cipo.
chyba nic nie było. Chociaż no były te cele niby. Mam strzelbę, mam strzelbę. Jeszcze jeden nabój zaoszczędzony, plus Desert Eagle. Dobra, koleżanka głowę straciła. Przez nas. Znaczy, no przez nas też w sumie. Jakby nie patrzeć. Masa trupów. Pierdolony dupek po raz drugi. Dupku. Oh no! Tu mamy go walić w łeb? Może jakiś safe? Wiedzielimy się, co tu w ogóle jest. Być może możemy uciec od niego. Nie. Co? Chyba musimy tego użyć. Kurde, ale wolałbym nie. Na pewno musimy tego użyć? Ja widzę, że gra nas spróbuje od tego odwieść. Ja mogę anulować to. Dobrze, dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć. Dobra. 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 Nie. No schodzi mu delikatnie do HP. Jak ja mam się tak z nim pierdzielić tu? Wolałbym nie używać tego digna. Jebane soulsy są. Zrobiły nam się jebane soulsy. Czego będę tu robił? Chyba musimy jednak zrobić to. No chyba, że mamy tu jeszcze ammo, ale wątpię. No nie mamy. To tym chyba robiło, tak? Tym. No, czyli musimy digna użyć, to nie ma wyboru. O kurwa! No nie róbcie sobie jaj, że my tu musimy umrzeć, no bo nie uwierzę w to. Nie. Dobra, punkt kontrolny jest tutaj. Jezus Maria, znów ta ucieczka. Znów ta ucieczka. Dobra, kochani, wrócę do was po prostu jak już tam będę, nie? Nie ma wyboru chyba.
Kurwa, ostatni hit. Udało się. Już dobiłem, oczywiście to dostałem, o. Nauczyłaś się tak walczyć. James, ale ty... Myślałem, że potrzebowałaś pomocy. Z tym gościem? Proszę. Ale mu dowaliłaś. Tak, cóż, wiedział, co go czeka. Jezu, udało mi się to zrobić. Moi drodzy, ile ja się napociłem. Ale jeszcze jakiś bug na samym końcu musiał być. Naprawdę to nie było takie proste. To nie było proste. Naprawdę tu jesteś? Jak się tu znalazłeś? Naprawdę tu jesteś? Tak myślę, ale... Czuję, że nie mamy dużo czasu. Chciałbym... oraz ostatni cię przytulić. Na wszelki wypadek, gdybyśmy mieli się obudzić i dowiedzieć, że to tylko sen. Przytul Jamesa, odmów. Przytul. Tęskniłem, Angie. Te nasze dwa wspólne lata były najlepszymi latami mojego życia. Boję się, James. Czuję, że tracę rozum. Kiedyś udawałam, że jestem silna. Próbowałam być tam dla ciebie, wspierać cię. Ale gdy umarłeś, czułam, jakbym umarła razem z tobą. Nic nie miało dla mnie znaczenia. Byłam cholerną wydmuszką. Przykro mi. Nie chciałem tego. Wiedziałeś, że też zachorowałem na raka? Tak, umieram. Nie mogę nawet nikogo winić, bo zrobiłam to sobie sama, paląc te pierdolone papierosy. Próbowałam też zakończyć swoje życie. To do cholery, Angie. Czemu? Czemu to zrobiłaś? Byłam taka zagubiona, ale nie udało się, tak? Na razie po prostu kręcę się w kółko. Czekam. Tak. Pamiętam to. Tylko czekanie i czekanie i czekanie. Jak się tu znalazłeś? Ja nie jestem pewien. Połęsałem się gdzieś po pustych ulicach miasta, którego nie znałem. Byłem zziębnięty i zagubiony. Ale wtedy coś znalazłem. Od razu wiedziałem, że to należy do ciebie. Ja musiałem ci to dać. Co to takiego? Zaraz cię do tego zabiorę. Przypomina, że czasami nie wszystko jest całkowicie stracone. Pamiętasz, jak bardzo byliśmy szczęśliwi? Nie myślałem, że można w kimś tak zakochać, jak w filmach. Samotna młoda pielęgniarka spotyka przystojnego nieznajomego, który jest też jej pacjentem. Nie obchodziło nas to wszystko. Szkoda, że nie mogliśmy tego powiedzieć o przełożonej pielęgniarek. Tak, ale była po prostu zazdrosna. Pewnie chciała cię dla siebie. Wyglądałem wtedy jak pierdolona gwiazda rocka, ale... umierający facet nie jest najlepszym materiałem na męża. Nawet dla twojej przełożonej. Byłeś w remisji. Myśleliśmy...
Cóż, wypadki chodzą po ludziach, prawda? Tak. Czy kiedykolwiek żałowałaś czegoś z tych rzeczy? Związanie się ze mną tak mocno. Tylko by mieć złamane serce? Co to za głupie pytanie? Nawet na nie nie odpowiem. Wiesz, było coś w tobie, czemu nie mogłem się oprzeć. To było jak całowanie wampira. Wiesz, że to zły pomysł, ale i tak to robisz. Uznaję to. Ale to tylko dlatego, że uwielbiam wampiry. Wiem, że je uwielbiasz. Cholera, szkoda, że nie jestem wampirem. Tak. Ja też. Wampiry nie mają raka. Nie chcę umierać, James. Nie jestem na to gotowa. Odnalazłam Birdhouse Lane i odkryłam sekrety tego miejsca. Mogę to przetrwać. Jest lekarstwo. Już prawie je mam. Ale czasami, głęboko w środku, zaczynam się zastanawiać i czuję, jakbym wysilała się na próżno. To wszystko nie może być prawdziwe. Bo jak? To jest cholernie śmieszne. To nie jest śmieszne. Powiedziałeś, że prawie je masz. To byłoby szaleństwo, gdybyś się teraz poddała. A jeśli przegram? Wtedy będziemy się martwić o plan B. Ale teraz... już czas. Musimy iść. Zamknij oczy i policz do 5. Mam dla ciebie małą niespodziankę. Coś, co wywoła na twojej twarzy wielki uśmiech. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Odwróć się. Moonlight! Ale jak? Ty nie żyjesz. Daj spokój, Angie. Muszę ci przypominać, ile koty mają żyć. Wiedziałem, że muszę ci go przywrócić, jak go tylko zobaczyłem. Przyjaciel, którego straciłaś. Przyjaciel wrócił do życia. Oprowadzi nas przez mrok. Musimy tylko iść za nim i pozostać w jego świetle. Inaczej mrok nas pochłonie. Kurczę, Moonlight. Powinieneś wiedzieć, że jestem ostatnio zaprzyjaźniona z ciemnością. Prawda? Jestem dużą dziewczynką, już się jej nie boję. Ciemność, o której mówię, to nie tylko brak światła, Angie. To stan umysłu. Dokładnie. I jest moją przyjaciółką. Nazwę ją... Brenda. Tak? Zostań blisko, albo Brenda będzie bardzo, bardzo zła. Jejku, Moonlight, kurczę. Zyskaj kontrolę nad kotem. Oj. No dobra, twórcy, odkupiliście się. Odkupiliście się, chociaż nadal jestem zły. Nadal jestem zły. Kitków nie można krzywdzić. Żadnych zwierząt nie można krzywdzić, kurde. Łoki, silnik? Nie ma go już. James? Nie. Żegnaj, ukochany. Masz Moonlight. Pójdź na dół.
Wysoko, ale raczej nie mam wyboru. Moi drodzy, to jest pewnie następny odcinek już. Ja już ciągnę grę do końca. Żadnych złamanych kończyn? Super, akceptuję. Ciągnę to do końca, bo nie wiem, ile nam zostało. Naprawdę nie wiem. W ogóle nadal mam Desert Eagle. Nadal mam pocisk w środku, przynajmniej powinien być. Mam jeden pocisk może, tak. Muszę go dobrze wykorzystać, dokładnie. Więc nie zmarnowałem go, pokonałem dziada, co prawda się lekko tam zbugowało, ale dostałem achievement. Dostałem achievement, więc jest dobrze. Ktoś tu śpi. Możemy zapisać grę. W końcu, Boże, w końcu. Ale mam nadzieję, że ten pocisk Desert Eagle będzie po prostu, wiecie, pociskiem na tego raka. Moonlight. Ju. Kitku, nie biegnij tak szybko. Ktoś tu śpi. Hot. Tak chrapiesz? Co? O. Przepraszam. Czekałem na ciebie i... chyba zasnąłem. Szczerze mówiąc, dotarcie tu długo ci zajęło. Nie było łatwo, ale dotarłam. Nie wiedziałem, że czas mnie goni. Nawet nie zaczynaj, miałem cholernie ciężki dzień. Don't even start. I've had a difficult bloody day. Czy nie tak jak my wszyscy? Nie, nie ty. Ty miałeś relaksującą drzemkę, pamiętasz? Cóż, nie mogłem nic poradzić. Dłużej nie można gonić szczurów po Barnhouse Lane. Przeszłaś długą drogę, prawda? Myślałem, że już się poddasz do tej pory. Ale jesteś wytrwała. 4 zadania ukończone. Cóż mogę powiedzieć? Imponujące. Ale jeszcze nie skończyłaś. Ej, a co tam nie było 3 zadań? Czy mi się coś pojebało? Kurwa, naprawdę, wydaje mi się, że tam było 3 zadania, a nie... wie ile. Czekajcie. Bla, 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 bla. Nic tu nie ma napisanego. Świet. A nie, 5 niemożliwych zadań. Przepraszam, kurde. Ej, to jestem lama. To tu jeszcze będą odcinki. To tu jeszcze będą odcinki. Dzięki. Czasem nie wiem, czy powinnam ci dziękować, czy ci przywalić. Raczej to drugie. Sometimes I don't know if I should thank you. Nie zrobiłabyś tego. Może wyglądam jak potwór, ale wiesz, że tam w środku jestem kotem, a o kotach można wiele powiedzieć, ale nigdy nie są złe. Ja słyszałam coś innego. Naprawdę? I kto rozpuszcza te fałszywe plotki? Właściciele psów? A tak, byliby do tego zdolni, ale nikt nie bierze ich na serio, prawda? Posłuchaj, czas na ostatnie zadanie. Jesteś na to gotowa? Nie, ale i tak nie daj. Więc posłuchaj uważnie. Musisz wyjawić komuś całą prawdę na swój temat. Tę dobrą i tę złą. I wszystkie brudy. Jak zrobiłabyś to przed najbliższym przyjacielem? Gdybyś go miała, oczywiście. Ale nie możesz niczego ukrywać. W przeciwnym razie to nie zadziała. Dlaczego? Jaki jest tego cel? Musisz się pozbyć całego tego bagażu. Wy ludzie za długo go trzymacie. Nie trzymamy. Dobra, po prostu porównałem z Jenny. Wolałabym zmierzyć się z kolejnym seryjnym mordercą. To banda idiotów. Na tej cholernej farmie nie ma nikogo, komu mogłabym zaufać. Wolałabym zmierzyć się z kolejnym seryjnym mordercą.
face another serial killer. You don't. Nie mówisz serio. Nie czuję więzi z żadnym z tych idiotów. Jak mogę otworzyć przed nimi serce? Mają mnie kompletnie w dupie. Wszyscy mają wady, to na pewno. Ale tak po prostu. Mają ludzie, prawda? Wszyscy jesteście wewnętrznie rozbici. Zawsze szukacie kolejnej wojny, którą można poprowadzić. Próbuj przez chwilę odpuścić. Na pewno, jeśli dobrze się rozejrzysz, znajdziesz kogoś, kto cię wysłucha. Nawet jeśli tak, skąd będę wiedzieć, że powiedziała im wszystko? Będziesz wiedziała, bo gdy do tego dojdzie, na farbę przyjdzie mężczyzna o nazwisku Pan Lis. Puść go. Będzie tak głodny, że zjadłby konia. Daj mu posiłek, ale nie odzywaj się do niego. Rozumiesz? Nie możesz ani słowem odezwać się do Pana Lisa, albo po prostu tego nie rób. Jest co do tego bardzo specyficzny. Chociaż ten jeden raz nie powiem czegoś nie tak. Gdy Pan Lis zostanie nakarmiony, odejdzie, a ty pójdziesz za nim na wrzosowiska. Wskażę ci miejsce, w którym musisz wykopać dziurę i wyciągnąć schowany tam skarb. Gdy zdobędziesz, w końcu będziesz mogła usunąć chorobę ze swojego ciała. Będzie również wymagał kropli twojej krwi, więc nie mów, że cię nie ostrzegałem. Dobrze, rozumiem. Chyba. Dobrze. A teraz wracaj. Odpocznij. Będzie ci to potrzebne. Unik! Richard! Dalej, skocz na niego. Nie ugryzie. Jest tu, by zabrać cię do domu. Patataj, patataj, patapata, patataj. No i jesteśmy. Wiesz, jakbym grał w Wiedźmina. Łódka! Tylko nie wchodź na dach.